Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kroks, a to jest drugi poradnikowy odcinek do ATR-a 72600. Jesteśmy przed kołowaniem, jesteśmy już z odpalonymi silnikami, czekamy, aby ruszyć ze stanowiska. No i właśnie, mamy już wszystko ustawione, czyli mamy take-off flaps, mamy ustawiony trym do startu 0,8, mamy włączone światła taxi take-off lights. Tak, są włączone, możemy w tym momencie zacząć powoli kołować. Zwalniamy parking brakes. Parking brake zwolniony i samolot na samym ciągu zacznie tutaj powoli nam ruszać do przodu. Oczywiście kontrolujemy, czy wszystko jest w porządku. Trochę przepustnicę do góry, on jest dosyć żwawy, więc ostrożnie, jeżeli chodzi o kołowanie. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu. Pojedziemy sobie tędy, troszeczkę pod prąd, ale mam wrażenie, że nikomu krzywda się nie stanie, bo na lotnisku jest pusto. Wyjeżdżamy na taxiway i jedziemy do holding point runway 29er. W momencie kołowania musimy zrobić również kilka ważnych rzeczy, a raczej zrobimy je już na holding pointie i tam się z Wami usłyszę. Okej, moi mili, dojeżdżamy do holding point pasa 29 i w tym momencie się zatrzymamy. Włączymy sobie parking brake, tak żeby tam samolot się tutaj nie toczył. I tutaj kilka bardzo, bardzo ważnych czynności. Przede wszystkim landing lights on, strobe lights on. Włączamy nasz transponder, zakładka RMS w naszym komputerze pokładowym. Następnie wchodzimy tutaj i włączamy nasz TCAS. Mamy potwierdzenie, że TCAS above, więc wszystko się tutaj zgadza. Gust lock released, to jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym, bez tego ani rusz. Flight controls check, full left, full right, full up, full down, neutral checked, rudder, full left, full right, neutral checked. Upewniamy się, że mamy włączone flight directory, power management to take off, zgadza się. I teraz bardzo ważna czynność, włączamy sobie heading, heading selector. Następnie NAV, mamy uzbrojony NAV, następnie IAS i następnie VNAV. I to są bardzo ważne czynności, pamiętajcie o nich. Włączamy sobie zegarek, zegarek chodzi, najważniejsza rzecz w samolocie. Wyłączamy sobie wolant i możemy wyjechać na pas. Parking brakes released. Jeszcze jedna rzecz. Power management mamy ustawione na takeoff, a naszą prędkość dajemy w tryb zarządzania, więc powinien być kolor magenta, 120, czyli nasze V2 plus ileś tam, plus 5 czy plus 8, więc ta wartość powinna wyglądać w ten sposób. W momencie przełączenia się na zakładkę climb w naszym power management, ta wartość powinna przeskoczyć na 170, tak też zaraz zrobimy. Ok. Powolutku toczymy się na pas za pomocą tego ciągu jałowego, w którym on sobie sam tutaj rzeczywiście bardzo dobrze radzi. Nawet możemy trochę przyspieszyć, żeby się tak nie wlec. Ok, wyjeżdżamy na pasior. Robimy line-up. Ja dojechałem do samego końca, on tyle pasa nie będzie potrzebował. I teraz bardzo ważne kwestie. Jeżeli chcecie wystartować, przepustnica ma kilka trybów. Przede wszystkim ma tryb Grand Idle, Flight Idle, następnie dwie białe przedziałki, które są tutaj, to jest Notch i następnie jest Max Power, jest najpierw Ramp, a później jest Max Power. My startujemy z Notch, więc obie przepustnice powinny być na Notch, i w tym momencie pojawi Wam się tutaj na wyświetlaczu pozycja notch, to będzie jasny sygnał o tym, że jesteście w dobrym trybie. Więc rozkręcamy przepustnicę do trybu notch. Tak jest, mamy ostrzeżenie, bo jestem na parking brakes. Restartujemy sobie widok i startujemy. Trzymamy oczywiście centerline. Uważajcie na ten samolot przy starcie, ponieważ można w bardzo prosty sposób zaszorować podwoziem po ziemi. Zrobić tak zwany tail strike, na czym nam nie zależy. 80 węzłów. Checked.
V1 mieliśmy na około 109 i podnosimy się powolutku z pasa. Jesteśmy w powietrzu. Positive rate, gear up. I idziemy za wskazaniami naszego flight directora, utrzymując oczywiście oś pasa. Przełączamy się na tryb mapy. I powyżej 400 stóp nad ziemią możemy włączyć autopilota. Przełączyć się w tryb climb. Teraz powinna moc spaść, a jeżeli nie spadnie, to jest prosty myk na to. Cyk, 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 cyk. Teraz moc powinna spaść do 82. Mamy pozycję F, czyli składamy nasze klapy. A samolot za chwil kilka powinien zacząć wznosić. Jesteśmy w trybie LNAV, jesteśmy w trybie VNAV i IAS. On się rozpędza do 170. Możemy w tym momencie wyłączyć nasze landing lights, możemy wyłączyć nasze taxi and takeoff lights. Samolot zaczyna zakręcać i powoli zaczyna również wznosić. Czekamy oczywiście na 6,5 tysiąca stóp, żeby przełączyć nasze ciśnienie na standardowe. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Sprawdzamy nasz overhead, czy nie ma żadnych niepokojących sygnałów. Nie ma żadnych niepokojących sygnałów, więc możemy kontynuować nasz lot. I czekamy na 6,5 tysiąca stóp. Dolatujemy oczywiście do punktu Whiskey Alpha 921. Nad tym punktem powinniśmy być powyżej 5000. Zobaczymy, czy VNAV sobie z tym poradzi. Mam taką nadzieję. Do tej pory sobie radził. Oczywiście do samolotu macie również wbudowane checklisty. Możecie je również obsługiwać za pomocą wbudowanych click spotów. Final Cockpit Preparation. To można skończyć. I jeżeli byście sobie przeklikali do końca, wybrali checklistę After Takeoff, Landing Gear Up, Flaps Zero, Power Management Climb Checked, Engine Bleed On, Taxi Takeoff Lights Off. No i oczywiście czekamy na altimeter, który przestawimy na 6,5 tysiąca. Jak widzę, samolot idealnie sobie radzi z tym constraintem najprawdopodobniej. Znaczy constraint to nie jest żadne ograniczenie, ale takie wskazanie, że nad tym punktem powinniśmy być już powyżej 5 tysięcy. Mamy do niego jeszcze 3 mile, więc na spokojnie damy sobie radę. Na naszej trasie zaznacza się również kółeczko i wartość 18 tysięcy. To jest taki ichniejszy ATR-owy top of climb, więc w tym momencie będziemy na wysokości przelotowej tuż przed Kukamem, więc na tej wysokości przelotowej zbyt długo nie będziemy, więc będziemy się za chwileczkę również przygotowywać do lądowania. Ok, dolatujemy do punktu Whiskey Alpha 921. Powinniśmy zacząć za chwileczkę zakręcać w lewo. Opuszczamy Warszawę, a czemu by nie? I czekamy na 6,5 tysiąca stóp. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podoba. Jeżeli tak, daj znać w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli się podzielisz swoimi opiniami. Przede wszystkim też bym prosił o to, żeby go załapkować. Będę bardzo, bardzo wdzięczny i również zobowiązany za każdy rodzaj wsparcia, bo dla mnie to jest naprawdę bardzo miła rzecz, że mogę się podzielić tym, co lubię i tym, co robię na co dzień, więc super sprawa. Ok, 6000, cały czas wznosimy. On nie jest demonem wznoszenia, żebyście się też nie zdziwili, że on będzie Wam bardzo powoli wznosił. On będzie Wam wznosił 1100, 1200, czasami 800, czasami 900. Nie będzie się za bardzo przejmował tym, że powinien wznosić szybciej czy wolniej. On wznosi swoim tempem, wznosi to 1100, 1200. Jest dosyć zaparty, więc dajcie mu tą swobodę. Nie miejcie do niego pretensji. 6,5 tysiąca stóp. Tutaj macie oczywiście pokrętło od ciśnienia, więc przeklikujemy się na standard. Ok. Zgadza się. I wznosimy do przelotowej. Jesteśmy na trybie climb, światła landing lights mamy wyłączone, taxi takeoff lights wyłączone, pasy możemy wyłączyć, bo nie ma żadnych poważniejszych turbulencji. Oczywiście altimeter is checked i teraz
Oczywiście możemy sobie zjechać do kolejnych checklist, które się same nie robią i Descent to jest kolejna checklista, więc do tego momentu Was zostawiam i za chwileczkę wracam. U Was to będzie sekunda, u mnie to będzie kilkanaście minut, bo musimy dolecieć do punktu Kukam, a nawet przed punktem Kukam zaczynamy zniżanie, a ja się jeszcze wcześniej z Wami połączę, bo będzie trzeba pokazać całą konfigurację samolotu przed lądowaniem. Więc proszę Państwa, ja podziwiam widoki, Wy za chwileczkę się ze mną słyszycie. Do usłyszenia. Okej, moi drodzy, dolatujemy powolutku, bardzo, bardzo powolutku, jak widzicie, 600 stóp na minutę do naszej wysokości przelotowej. Na 17 tysiącach oczywiście dostaniemy bardzo znaczący komunikat o tym, że do tej wysokości przelotowej się zbliżamy. No i właśnie, i jak będziemy się zbliżać do tej wysokości przelotowej, tym bliżej będziemy oczywiście briefingu, który będzie potrzebny do tego, aby na lotnisku w Krakowie wylądować. Więc, o właśnie, komunikat, że jesteśmy 1000 stóp przed czy pod naszą wysokością przelotową, a więc czekamy na ten moment, aż dolecimy do naszej wysokości przelotowej. W momencie dolecenia na naszą wysokość przelotową przełączymy się na tryb cruise, no i wówczas chwileczkę na tej wysokości przelotowej będziemy, jednak nie tak krótko, choć wcale też niedługo, bo następnie jest Negów i Kukam, a więc już moment, w którym będziemy już przygotowywać się do zniżania. Choć zniżanie mamy dopiero tutaj, top of descent jest bardzo, bardzo późno w tym samolocie, ponieważ on z bardzo dużą łatwością zaczyna hamować, a więc tutaj nie ma najmniejszych problemów. W kolejnym odcinku zrobimy sobie oczywiście cały ten briefing razem z uzupełnieniem naszego komputera pokładowego, z całym zniżaniem, no i oczywiście także z lądowaniem. Czekam, aż on doleci do 18 tysięcy. On czasami nie dolatuje do 18 tysięcy, tylko zatrzymuje się na 17 800 na przykład. 200 stóp tak gdzieś przed wysokością przelotową się zatrzymuje. Nie przejmujcie się tym. Nie wiem, czy to jest bug, czy tak jest w ATR-ach, ale absolutnie to już jest nasza wysokość przelotowa i w tym momencie możemy się przełączyć na tryb cruise. Silniki powinny być w odpowiednim trybie, a więc my jesteśmy gotowi do tego, aby sobie na tej wysokości przelotowej troszeczkę polecieć. I za chwileczkę będziemy lądować. Co w związku z tym? W związku z tym koniec tego odcinka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście. Ja oczywiście deklaruję, że za chwilę pojawi się także kolejny odcinek, w którym będziemy lądować, w którym będziemy gasić samolot, w którym będziemy wszystko robić tak, aby bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię. Mam nadzieję, że już nie możesz się doczekać. Zostaw kciuka w górę, zostaw komentarz pod tym filmem, ażeby się rozchodził. A ja Ci mówię do zobaczenia i do usłyszenia.